Część druga to świat afrykańskich zwierząt. W tej części starsze szkrawy zaprezentują się w roli modelek, a młodsze popływają w Nilu z krokodylami, z hipopotamem pospacerują po płocie, a na końcu zamienią się w zebry, papugi i słonie. Aby widzowie mogli lepiej poznać świat afrykańskich zwierząt, poproszę młodsze szkrawy o kilka słów na temat zwierząt mieszkających w Afryce. Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego?